Cześć kochani, tradycyjnie na początku każdego miesiąca ulubieńcy, podsumowanie ubiegłego miesiąca. Wiem, że nagrywam trochę późno, ale ostatnio miałam zabieg. Pewnie widzicie tutaj jakieś takie drobne przebarwienia na skórze, to są siniaczki i tutaj chcę Was uspokoić, nie jestem żadną ofiarą pobicia czy wypadku. Moja skóra po prostu taka jest, że wystarczy mnie lekko dotknąć i ja już mam sińca, co dopiero przy kontakcie z igłą. Ale jest to rewelacyjny zabieg, o którym Wam też dzisiaj opowiem, bo spokojnie mogę go tutaj wrzucić ulubieńców. Dzisiaj ulubieńców jest sporo, więc nie będę przedłużać, tylko zaczynamy. Zaczynamy od pielęgnacji, bo tego jest najwięcej. Staram się mocno teraz zregenerować swój organizm, moją skórę i w ogóle całą siebie, więc stawiam bardziej na pielęgnację. Sporo nowości testowałam i w wielu kosmetykach się zakochałam, więc zacznę może od maseczek, bo jest to coś, po co sięgamy najczęściej, najchętniej. Tak przynajmniej myślę, tak też mam ja. Maseczki. Ostatnio oszalałam na punkcie tych koreańskich maseczek, czyli Skin79. Firma, która ma świetne produkty. Poznałam tę firmę od kremu BB. I to był pierwszy kosmetyk, który testowałam z tej firmy, w którym się zakochałam totalnie. I teraz już przechodzę w pielęgnację. Masę kupiłam sobie ostatnio sporo, już wiele zużyłam. Na przykład ta ze śluzu ślimaka, którą uwielbiam, czy aloesowa, są po prostu rewelacyjne. To są te, które mi zostały. Ale tutaj zostawiłam Wam jeszcze opakowanie. Jeżeli oglądacie mnie na Snapie, polecam Wam serdecznie gdzieś tam mnie obserwować, bo wrzucam często takie domowe rzeczy, to co robię, czy co testuję. Więc tam to możecie zobaczyć. Karolina Ziętek. Zapraszam Was serdecznie. To jeżeli oglądacie snapy, to widzieliście pewnie test tej maski. Nakładam ją na swoją skórę. I co jest w niej dziwnego? To, że ona zaczyna bąbelkować. Jest czarna w płacie. Nakładacie ją na całą skórę twarzy, na całą twarz. I ona zaczyna wydzielać z siebie bąbelki. Twarz się powiększa 3 razy co najmniej. Wygląda to mega dziwnie, jak taki stwór jakiś kosmiczny. Uśmiałam się strasznie, jak siebie widziałam. Z jakiegoś horroru po prostu postać. No to śmieszne bardzo, ale też fantastycznie działa. Skóra później jest taka mega oczyszczona. Wręcz jest taka tępa w dotyku. Wszystko jest z niej usunięte. Rewelacyjnie reagowała moja skóra na to. Nie wysuszyła mi tej skóry, co też jest bardzo ważne, bo najczęściej te oczyszczające takie maseczki działają bardzo wysuszająco. Często tak jest, przynajmniej w moim przypadku, gdzie ja mam taką odwodnioną skórę. Tutaj tego nie było. Mogłam od razu po zmyciu tej maseczki, ściągnięciu i przemyciu twarzy, bo to się też zaleca po tej maseczce, pójść spać i to wystarczyło jako taka wieczorna pielęgnacja, więc polecam Wam serdecznie. Można kupić tę maskę w promocji, ale o ile wiem, 20-25 zł kosztuje ta maska. Te często możecie kupić po 10-15 zł, więc to Wam polecam. Zostając już przy tej firmie, kupiłam sobie to serum emulsję bardzo intensywną ze Skin79 i jest to emulsja ze śluzu ślimaka. Wiem, że brzmi to dla niektórych obrzydliwie, ale to jest naprawdę świetny składnik, który mocno regeneruje skórę. Tu jest bardzo duża pojemność. Kupiłam sobie to, bo widziałam bardzo dużo pozytywnych recenzji na ten temat i postanowiłam spróbować. Tym bardziej, że dowiedziałam się, że na skórze on jest bardzo, bardzo lekki, bardzo delikatny i szybko się wchłania, ale pozostawia taki bardzo przyjemny film na skórze, więc na tym mi zawsze zależy, żeby było mocne nawilżenie. I stosuję ją i na dzień, i na wieczór. Teraz już jest cieplej, bo jest tutaj bardzo dużo wody, więc nie polecam na zimne dni, natomiast kiedy jest teraz tak cieplutko, to jest to bardzo duża ulga dla skóry. I coś czuję, że zainwestuję w cały zestaw tej pielęgnacji, bo tam mamy toner, mamy te emulsje, jest jeszcze krem, jest coś do przemywania, oczyszczania skóry, ale ten zestaw jest no drogi. Sam ten krem, chyba 120 zł za niego płaciłam, więc nie mało, ale też nie jakoś super dużo jak za taką pojemność, bo jest to bardzo ekonomiczne. Zużywam tutaj niewiele tego produktu. Tak naprawdę 3 pompeczki wystarczają na pokrycie całej twarzy, szyi i nawet dekoltu, więc nie jest to
w żaden sposób. No, nie tracimy tutaj dużo pieniędzy. Myślę, że wystarczy mi to na pewno 2-3 miesiące spokojnie, codziennego używania po 2 razy dziennie. Więc tamten też zestaw, myślę, że wiecie, za niecałe 2 miesiące mam urodziny. Więc chyba sobie sprawię po prostu na urodziny taką pielęgnację, bo z tego jestem bardzo zadowolona. Na tej samej stronie, tylko już teraz nie pamiętam, snopowicze będą wiedzieć, na jakiej stronie internetowej kupiłam te zestawy, bo nie na stronie Skin79, tylko na chyba Kokolita albo Ekobieca. Przepraszam, no nie jestem pewna, po prostu nie potrafię sobie teraz przypomnieć. A tam była po prostu jakaś chyba większa promocja na te rzeczy, więc dlatego tak, a nie ze strony oryginalnej. I z tamtej strony też kupiłam ten Aloes 99% Holika Holika. Ten mniejszy taki, on był taniutki, bo chyba 14 zł za niego zapłaciłam. Chciałam wypróbować. Właśnie po tym zabiegu teraz moja skóra potrzebuje takiego uspokojenia, nawilżenia i regeneracji, stąd też aloes. Jeżeli się sprawdzi, to kupię sobie tą jeszcze większą pojemność na lato, bo myślę, że moja skóra będzie mi wdzięczna za to, jeżeli będę cały czas aloesem ją traktować w lato. I jest rewelacyjny. Bardzo, bardzo mi się spodobał, więc no, sądzę, że często będzie u mnie gościć. No i zobaczcie, jak pięknie się prezentuje w ogóle to opakowanie. Za taką niewielką kwotę 15 zł warto, naprawdę warto. Zobaczcie, no prześliczne jest. Dobra, bo rozgaduję się strasznie dużo odnośnie tych produktów. Peelingi. Peelingi do ciała i do ust. Mam tutaj dwa produkty. Tu już powinno być projekt Denko, bo opakowanie jest puste. Ja uwielbiam peelingi. Nie ma też tak, że ja zostaję przy jednym. Ja cały czas testuję jakieś nowe, ale najważniejsze, żeby te do ciała były przede wszystkim z cukrem trzcinowym na przykład. Trzcinowym. Poślizgnęłam się. Ponieważ lubię to tarcie takie dość intensywne. No i to, że ja wykonuję peelingi pod prysznicem, więc to powinno szybko się rozpuścić i spłynąć razem z wodą. Ten peeling bardzo mi się spodobał, bo ma bardzo przyjemny zapach. Trochę mi coś takiego słodkiego przypomina, ale nie mdlącego. Jest bardzo ostry i świetnie moja skóra po nim była taka zregenerowana. I tak zregenerowana, bo nie dość, że złuszczona, to jeszcze tak ładnie nawilżona, więc bardzo miła w dotyku. No jak widzicie, zużyłam tutaj całkowicie, opakowanie jest puste, jest do wyrzucenia, ale postanowiłam Wam pokazać, bo te peelingi nie są drogie. Jest to peeling Avon z serii Planet Spa. Peeling Gomasz. Oczyszczający, ujędrujący peeling do ciała z ekstraktem kolumbijskiej kawy. O tak, no to dlatego mi pachniało deserem. A teraz peeling, który jeszcze bardziej mi pachnie deserem i który zjadam. Muszę się przyznać, że go zjadam. A nic się nie dzieje, można. I jest to peeling Jeffree Star. Jest to peeling do ust. Słuchajcie, ja żałuję, że ja Wam nie mogę przekazać tego zapachu, tego peelingu tutaj, żebyście go poczuli. Jest niesamowity. Truskawkowy peeling, też cukrowy, nakłada się go na usta, peelinguje i ja go zlizuję po prostu, on jest przepyszny. Sądzę, że można spokojnie zrobić taki peeling też samemu, natomiast po prostu jestem w nim zakochana. Każdy, kto go wącha, to od razu już chce wypróbować i też zjada. No ale co, no trudno się oprzeć. Tutaj jest cukier, jest jakiś ekstrakt z truskawki, ale samo nawilżenie, ujędrnienie ust, tym bardziej, jeżeli nakładamy jakieś intensywne pomadki, to jest to, czego potrzebujemy, więc peeling Jeffree Star. Ostatnia rzecz z pielęgnacji, taka pielęgnacja, nie pielęgnacja, coś do włosów, lakier do włosów. Też u mnie rzadko się pojawiają takie produkty, ale Sios, ogólnie te lakiery bardzo mi przypadły do gustu. Testowałam mnóstwo lakierów. Zależy mi zawsze, żeby było mocne utrwalenie, ale wiecie, żeby nie były posklejane te włosy, bo jednak jestem blondynką i później wyglądam jak w kasku. A ciężko jest okiełznać te włosy, więc zależy mi, żeby było mocne utrwalenie. Ale przede wszystkim lubię ten lakier za to, że ta mgiełka, ona pięknie pachnie i tak nie drażni strasznie
wiecie, tutaj ogólnie wszystkie drogi oddechowe. Ja jestem na to bardzo, bardzo uczulona, przewrażliwiona, później się duszę i czuję ten lakier do końca dnia. Gdzieś tam w moich zatokach wszystko tam się zatyka i cały czas jest ten zapach. Nie cierpię tego, nie znoszę. U fryzjera często gdzieś tam zasłaniam swój nos, żeby tego nie wdychać. Myślę, że nie jestem jedyną osobą, którą to drażni, więc ten lakier lubię przez to, że on tak mocno nie drażni i pięknie pachnie i dodatkowo ładnie utrwala moje włosy. Więc tak, nie tylko ten keratynowy, testowałam też inne, ten jest akurat moim kolejnym. Postanowiłam kupić ten keratynowy, ale jestem z niego bardzo, bardzo zadowolona, więc też Wam go polecam. Okej, i teraz już produkty 2 do makijażu tylko, ale myślę, że będą Wam się podobać. Pierwszy to produkt do modelowania. Mam wymodelowaną twarz dzisiaj nim. I jest to paletka Affect. Firma Affect. Ja się z nią spotkałam na warsztatach, w których sama brałam udział. Były to warsztaty z mistrzynią makijażu. W Bielsku-Białej były te warsztaty, tak, w szkole wizażu. I ona właśnie promowała markę Affect. A teraz dowiedziałam się, że Karolina Matraszek, świetna wizażystka, która też prowadzi szkołę Pro Makeup Academy, którą ubóstwiam, to jest jej dziecko. Ona wypuściła tą paletę i bardzo za to dziękuję, bo są tutaj idealne odcienie do modelowania i jest to taki niezbędnik. Mamy bronzer, który jest chłodny, który jest delikatny i w zależności od tego, ile go nałożymy, taki mamy efekt intensywności. Możemy zrobić to bardzo delikatnie, możemy zrobić mocniej, więc z tego jestem bardzo, bardzo zadowolona, że nie zrobicie sobie nim plam i pracuje się nim jak z masełkiem, jak z czymś bardzo takim aksamitnym. Pracuje się bardzo delikatnie, więc to jest duży plus, bo nie zrobicie sobie krzywdy, to jest najważniejsze. Później produkt do rozjaśniania i zazwyczaj te produkty, które są żółte, czyli wiecie, idealne pod oko, czy tutaj na żuchwę, gdzieś gdy chcemy rozjaśnić lub nadać bardziej takiego żółtego kolorytu, czyli zneutralizować jakieś niedoskonałości, ewentualnie też zasinienia na przykład pod okiem, to te produkty są albo za ciemne i u mnie dziwnie wyglądają, albo są o wiele, wiele za jasne, albo w ogóle nie są widoczne. Nakładamy i nic się nie dzieje, jedynie obciążamy skórę. Tutaj tego nie ma. Tu jest na tyle żółty i na tyle widoczny, że pięknie możemy wymodelować nim twarz, nawet jeżeli ma się jasną karnację, taką jak mam ja na przykład. Więc super. A rozświetlacz, ja Wam może zrobię takie na paluszku swatche. O, zobaczcie, tutaj jest bronzer. Ten żółty, widzicie jak on jest mocny, intensywny. Wszystko możecie nim zrobić. I rozświetlacz. On jest taki złocisty, złoty beż. Pięknie też wygląda na skórze. Bardzo naturalnie się mieni. Możecie nałożyć go dużo więcej, wtedy będzie efekt takiego lustra, tafli. I możecie go nałożyć delikatniej na co dzień. Ja lubię taki efekt, też go mam teraz na swojej skórze, więc no dla mnie jest rewelacyjny, bo te produkty są przede wszystkim widoczne na skórze. Możecie z nimi pracować jak chcecie i nie zrobicie sobie krzywdy. Powtarzam to po raz kolejny, ale myślę, że to jest bardzo istotne dla osób, które dopiero zaczynają, a ta paleta też jest świetna dla wizażystów i co jest fajne, opakowanie jest lekkie, więc też niewiele waży w kuferku. Ostatni produkt ulubieńców. Paleta Jeffree Star Androgyny. Mam nadzieję, że dobrze mówię. Lusterko w środku jest bardzo solidne, nie chcę Was tutaj oślepić, ale jest fajnie tutaj zmontowane i jest dość mocne, jest prawdziwe, nie jest to jakiś taki, wiecie, plastik. Naprawdę jest pomocne przy wykonywaniu makijażu, jeżeli jesteście na wyjeździe i bierzecie paletkę, a nie macie gdzieś wielkiego lustra, gdzie możecie sobie wykonać makijaż. Te cienie są tak napigmentowane, z nim się tak pięknie pracuje, to jest po prostu magia. Też mam co nieco na swoich powiekach z tych cieni. Mam ten taki przygaszony fiolet, trochę tego bordo i ten złoty kolor tutaj na środku.
Magia, naprawdę magia. Sama paleta jest cudowna, ma bardzo przyjemne opakowanie, taką strukturę, nie wiem, jakąś wężową i złote detale, no wygląda na bogato, no na bogato. Jest piękna, więc też myślę, że warto zainwestować. To wszystko, jeżeli chodzi o ulubieńców z kosmetyków. Chciałam Wam jeszcze wspomnieć o tym zabiegu. A teraz czas na zabieg, o którym chciałam Wam opowiedzieć. Jest to zabieg ostrzykiwania osoczem. Niektórzy nazywają to wampirzem liftingiem, czy wampirzem zabiegiem, ponieważ jest to zabieg z wykorzystaniem naszej krwi, a tak naprawdę naszego osocza tylko, które jest w naszej krwi. Dlaczego? Ponieważ nic nie uleczy naszych ran, naszych stanów zapalnych, czy ogólnie jakichś naszych niedoskonałości, niż nasze osocze. Jest to bardzo naturalny zabieg, można by tak powiedzieć, ponieważ pod skórę nie jest wprowadzany kwas hialuronowy, botoks, nic, co pochodzi z czegoś obcego, tak? Tylko zabieg wygląda tak, że zostaje nam pobrana krew, zostaje ona odwirowana, czyli krew zostaje, samo osocze, które jest odwirowane, zostaje pobierane do strzykawki, a później na naszej znieczulonej twarzy zostaje ono wstrzykiwane pod skórę. No nie jest to najprzyjemniejszy zabieg, ja mam dość wysoki próg bólu, a i tak jest to dla mnie odczuwalne, nie jest to super przyjemne. Później wygląda się strasznie po tym zabiegu, bo ma się takie wielkie bąble. Dosłownie jakbyśmy na całej skórze, na całej twarzy miały stany zapalne, taki wiecie, mega masywny trądzik. Czy byłybyśmy pokąsane przez osy? No tak to mniej więcej też w odczuciach często jest. Natomiast to tak wygląda tylko jeden dzień. Na drugi dzień ta osocze zaczyna się wchłaniać i już spokojnie możemy funkcjonować normalnie. Myślę, że nawet po kilku godzinach, w zależności od organizmu, można się pomalować, można normalnie funkcjonować. Moja skóra jest taka, tak jak już wspominałam, wystarczy mnie lekko gdzieś tam uderzyć, ja już mam siniak, więc tak samo na mojej twarzy też kilka siniaczków mam. To jest normalne, ale to szybko mija, da się to przykryć makijażem. Ktoś, kto ma bardzo wrażliwą skórę, to też pewnie będzie mieć ten problem. Natomiast ja jestem z tego zabiegu tak bardzo zadowolona. Jest to zdecydowanie jeden z najlepszych zabiegów, które miałam wykonywane na swojej twarzy w przeciągu całego mojego tego dorosłego życia, gdzie cokolwiek sobie wykonywałam. Jestem z niego bardzo, bardzo zadowolona. Pierwszy zabieg uspokoił moją skórę. Jakieś stany zapalne, jakieś zmiany, które u mnie występowały ze względu na stres i tak dalej, to wszystko zostało wyciszone. Teraz drugi zabieg ma na celu już takie mocne nawilżenie naszej skóry. No bo pomyślcie sobie, nasze osocze zawsze nas chroni. Jakkolwiek się zranimy, mamy ranę czy jakąś niedoskonałość, to nasze osocze od razu się wydziela i nas po prostu ratuje, coś się goi, więc tak samo no, pod naszą skórą po prostu wprowadzamy naszą naturalną obronę, nie wiem jak Wam to inaczej wytłumaczyć, ale jest to coś po prostu mniej inwazyjnego, nie jest to nic sztucznego, pozyskiwanego z czegoś innego niż z naszego organizmu, więc jest to po prostu rewelacyjne. Jeżeli się tego boicie, naprawdę nie trzeba. Jedynie osoby, które są wrażliwe na pobieranie krwi, czy ogólnie igłę, strzykawkę, no to ciężko Wam będzie, na pewno Wam ciężko będzie. Ja jestem z tego zabiegu super, super zadowolona, przeszłam już dwa. Ostatni miałam kilka dni temu, stąd też obsuwa w ulubieńcach. Ale jeszcze się poddam co najmniej dwa razy. Robi się je w takim odstępie miesięcznym, więc w maju kolejny i myślę, że jeszcze w czerwcu, no zobaczę, może nawet będę to kontynuować przez jakieś 3 miesiące, 4. Zobaczę, jak moja skóra będzie na to reagować, ale już widzę bardzo, bardzo dużą zmianę, więc to Wam polecam serdecznie. Mi ten zabieg oczywiście wykonuje moja pani doktor, dermatolog, która jest świetną panią doktor. Jest po prostu, ma niesamowitą wiedzę i ja wiem, że jestem pewna, jeżeli do niej idę. I Wy też się upewnijcie, do jakiej osoby się wybieracie, żeby to była osoba odpowiednia, mająca dużą wiedzę, bo jest to zabieg
No, nie jest taki łatwy. Samo pobranie krwi wymaga wprawy i wymaga tego, żeby zrobił to doktor. Ja chodzę do pani doktor Wojsy w Tarnowskich Górach w gabinecie Medea. Jeżeli ktoś jest tutaj z okolic moich, to Wam polecam, będziecie zadowolone. I ostatnia już informacja, która pewnie Was bardzo zainteresuje. Warsztaty makijażu ślubnego ze mną. Będą one w maju, 15 maja dokładnie, w Białymstoku. Wiem, daleko, ale z Warszawy da się dojechać do Białegostoku szybciutko, więc zapraszam Was serdecznie, bo to będą chyba jedyne warsztaty makijażu ślubnego w tym jeszcze sezonie ślubnym, moje przynajmniej, więc zapraszam Was serdecznie. Jest to szkoła Vena Art w Białymstoku, tak jak już wspominałam. Wszystkie informacje znajdziecie w linku w opisie pod spodem. Po więcej informacji w ogóle Was zapraszam po prostu do organizatora, czyli do szkoły Vena Art. Te warsztaty będą podzielone na dwie części i można wybrać na przykład jedną część albo wybrać się na dwie części. Będzie pokaz makijażu z teorią i tutaj omówimy sobie bardzo dużo o psychologii, o tych wszystkich prawnych aspektach malowania klientek. Pamiętajcie, że ta psychologia, przyjmowanie w ogóle klientek, rozmowa z klientką to jest bardzo, bardzo istotne i chyba najważniejsze, jeżeli chodzi o makijaż ślubny. Więc o tym opowiemy sobie naprawdę sporo, odpowiem na wszystkie Wasze pytania. Całe przygotowanie, to jak rozmawiać z klientką, jak odczytać jej osobowość, jak sobie z nią poradzić, z wszystkimi problemami, które się ciągną za tym makijażem ślubnym. O tym wszystkim będzie na tych warsztatach w tej pierwszej części. Natomiast druga część to już będą warsztaty, czyli będziecie ćwiczyć na sobie nawzajem pod moim okiem. Będziemy wykonywać makijaż ślubny, bardzo trwały makijaż ślubny, który od razu jest makijażem fotograficznym, który będzie dobrze wyglądać na zdjęciach czy na filmie HD, a to w dzisiejszych czasach jest bardzo ważne. Więc jeżeli jesteście zainteresowani, zapraszam Was serdecznie i śpieszcie się, kochani, bo wiecie, jak to jest z warsztatami. Miejsca są ograniczone i po prostu szybko tych miejsc później nie ma. Więc dlatego mówię Wam, taką świeżą informację Wam tutaj przedstawiam. Ostatnia informacja, już taka ostatnia, bo pewnie będzie pytanie, co takiego mam na ustach. Na ustach mam pomadkę Smashbox Always on Liquid Lipstick i jest to kolor Girl Gang. Taki bardzo ciemny fiolet, piękny. Matowa pomadka, płynna, zastygająca. Super. Dziękuję Wam bardzo za tych ulubieńców. Przepraszam, że były aż tak długie, ale sporo miałam Wam do przekazania. No, to by było na tyle. Dzięki jeszcze raz za oglądanie, za to, że byliście. Jeżeli chcecie mieć powiadomienia tak na bieżąco, to klikajcie ten dzwoneczek. Nie wiem, z której on jest strony, ale jest taki dzwoneczek, który Was powiadomi o nowym filmiku, bo teraz coś YouTube szaleje i nawet jeżeli klikacie subskrypcję, to nie dostajecie od razu powiadomień o nowym filmiku, więc jeżeli Wam na tym zależy i chcecie być na bieżąco, to ten dzwoneczek Wam w tym pomoże. Pa, pa!